I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. Witajcie kochani, pewnie się zastanawiacie, gdzie jestem, a otóż to tu będziemy mieszkać, to jest nasze nowe miejsce na ziemi. Mamy 8 hektarów działki. No, ja właśnie zaczynam pracę, mamy powierzchnię bardzo dużą, tylko niestety no w marnym to jest stanie. No ale cóż, w tym miejscu powstanie koziarnia, którą zacznę robić lada moment. Dzisiaj właśnie pan przyjeżdża, będziemy rozbierać ten mur, fundament jest stary, stare ściany są i tylko w te miejsca po prostu podolewa się betonu. No i tak, a nasz nowy domek będzie stał tutaj. A jaki to domek, to zobaczycie wkrótce. Co to będzie, jak to będzie, mamy mało czasu na przeprowadzkę. Zima idzie, jak wiecie. Będzie ciężko, ale damy radę. Więc lecimy, wyznaczamy. I wanna close my eyes and go back. Play it in my mind. A movie of us two. Yeah, we were happy at the time. Can't remember what it felt like. We used to be so strong. That picture perfect sky now. It looks so gray and cold. We've been laying here since 4 a.m. And you haven't said a word to me. Kąty proste, jest trochę za jasno, jeszcze laser nie umiał mi tego uchwycić, dlatego tego nie pokazywałem, bo to zajęło mi pół godziny. No ale teraz sobie zrobimy, jak tu zrobiłem kreskę markerem, mniej więcej. A dlaczego to robię? To robię, bo będzie tutaj doprowadzone, kanalizacja będzie robiona. Kanalizacja musi iść równo, bo tam gdzie będą ściany, idzie sznurek, będzie ściana. I muszę dobrze wyliczyć, tam gdzie będzie kibelek, umywalka, bo tak mi po prostu wyjdzie to z podłogi. Jak źle wymierzę, to umywalka będzie stała nie w tym miejscu, co ma, na środku, łazienki na przykład. No, God! No, God, please, no! No! No i mamy to. Zapraszam was do naszego domu. Wejście. Ganek, wiatrołap dla piesków, żeby wyschły. Tutaj mamy salon. Tutaj będzie kuchnia. Tutaj, tu jest 3 metry, 3 na 2 metry, 6 metrów kwadratowych. Tutaj wchodzimy, o, piękne drzwi. Wchodzimy do łazienki. Tu prysznic. Tam kibelek. Automat, no i tu umywalka. Wychodzimy i mamy taki pokój gościnny. Będzie dla kotków może, jak będą miały rójki, żeby zamknąć. Bo niestety nie są jeszcze wykastrowane.
I tutaj mamy, co my tu mamy? Naszą sypialnię. To będzie sypialnia. Ona jest taka spora. Ona ma chyba 4 na 3, 12 metrów kwadratowych. Teraz mamy podobnie. No i tutaj mamy salon, tak jak mówiłem. No. Powoli, a do przodu. Witajcie, kochani. To jest kolejny dzień. Już jest 9 rano. Ja przyjechałem trochę wcześniej. Koparka już działa. Będziemy zbiornik osadzać i robić sączek. No mi się wczoraj jeszcze udało wszystkie rury podłączać, ale dzisiaj kończyłem kopać, wyprowadzenie jedno, drugie, trzecie. Jeszcze muszę tutaj zrobić pod umywalkę i pod pralkę. Działamy, no pogoda nie dopisuje. Życie! Ciąg dalszy. Moje prace już tutaj kanalizacyjne zostały zrobione, przykopane. Musimy trochę gruntu wymienić, znaczy trochę, 2 metry, bo jest glina. 2 metry musimy wykopać, tam już jest metr i jeszcze będzie wybierane wszystko i musimy to przysypać, zobaczcie, same masło. No i będzie stąd potem robiony sączek, żeby ta woda koło domu nam nie stała. No i zrobimy odprowadzenie na pole tam, zwłaszcza garażem. No a działeczkę wam pokażę może jak Patryk będzie, razem zrobimy to, bo jak wiecie, nie wiecie, to nasze nowe miejsce znajduje się 300 km prawie od naszego dotychczasowego miejsca zamieszkania. Dlatego dzisiaj tu zostałem na noc, żeby nie jechać 3 godziny. Zobaczcie, to wszystko zaorane, przeorane, obronowane i zasiana jest trawa. Tutaj wam tylko trochę pokażę. No i tutaj, aż do końca pod las, to mamy tak koło domu trochę zielonego. No tak może oprowadzę trochę tutaj. Tą ścianę będziemy właśnie dzisiaj burzyć. To będziemy ten gruz wsypywać tam w tamtą dziurę właśnie. No i tutaj będą sobie, tutaj będzie koziarnia. I krówki tutaj będą obok. To na razie zostawiamy ten mur, zobaczymy co tam, może coś się dokoptuje, bo jest bardzo fajne, z kamieni, wszystko jest równe tutaj, fundament jest, zobaczymy co będzie. No to jest do rozbiórki niestety dach, zobaczymy, może coś się uda zrobić tutaj w środku, jeszcze jakąś komórkę albo coś, nie wiem, na pasze może będziemy mieć, zobaczymy, tam dalej chcemy, tam gdzie już jest mur, prawie już nie ma tego muru, no to to będzie do rozbiórki całkiem, no to już nie ma co ratować. Się lada chwila przewróci. No, więc tak, no to tutaj będą mieć dalej kózki, taki wybieg, taki przy koziarni po prostu. No i jesteśmy tu na początku, przy wjeździe. O tam, tam mamy wjazd, mamy do drogi ze 300 metrów będzie chyba, jak mi się wydaje. I wiecie co jeszcze najgorsze jest? Trzeba to wszystko ogrodzić. Najmniej część tu z przodu. Tu od wjazdu. To musimy tam jechać, tam płotem. I chyba do tego zaoranego, co tam, nie wiem, czy będzie widać. No widać. To tam musimy pojechać z płotem. No i też tu w koło domu. I tam właśnie, gdzie pan kopie, to tam będą kurki. Też musimy ogrodzić jeszcze. Plus ta górka, co tam jest. To też musi być jeszcze ogrodzone. To tak wyliczyliśmy, że to wychodzi 700 metrów płotu. Trzeba zrobić, ale zrobimy to siatką leśną, bo nie ma innej opcji. Tak, żeby nic nie weszło zwierzyna. Tutaj poprzedni właściciel mówił, że sarenki to stoją pod domem. Tutaj sobie chodzą. Więc bardzo miło. No ja działam dalej, pokażę wam jakie będą kolejne etapy. Pogoda się polepszyła. Zacząłem szałować, robić szałunek. Dosłownie przed chwilą, 10 minut. No ale postanowiłem, że wam pokażę, jak to będzie robione. Na razie sobie poroznoszę deski wszędzie, w koło, a później będziemy łączyć. Yeah.
teraz muszę porobić sobie takie małe deseczki, żeby połączyć te wszystkie deski. Dobrze widzicie? Dobrze. Beton może będzie jutro, ale pani mówiła, że może być problem, bo to trzeba trochę szybciej zamawiać. No ale ja tutaj chyba 3 dni nie zostanę, nie wiem. Chyba, że jakaś inna robota będzie, bo jeszcze muszę do każdej tutaj koło kanalizacji muszę doprowadzić wodę, zanim to będzie zalane wszystko. Oczywiście jeszcze będzie folia. No. Dobra, to skręcamy. Gdzie jest wkrętarka? Tu. Wszędzie w koło ponabijać takie wzmocnienia, żeby beton nie rozepchał. No tu zrobiłem tylko 4. No i tak w koło muszę zrobić, ale to wszystko muszę jeszcze pociąć. Pręty kupiłem i muszę pociąć na kawałki. No to lecimy. Tak, kochani, w dzisiejszym dniu to już będzie koniec. Udało mi się zrobić, no, zaszprajcować to, jak to mówią, żeby beton, żeby betonu nie wypchało. No, jest stabilne. No i tak wszędzie. No, było to czasochłonne, wszędzie trzeba było szpilki powbijać. Tu szpilkę zrobić, żeby deska się nie odsunęła. I na dole szpilki tu. No mnóstwo roboty, mnóstwo cięcia. No i to tak to wygląda. Tu na to jeszcze przyjdzie folia. Będzie trochę zrównane. No i tą wodę zacznę robić, ale to już zobaczycie w następnym odcinku. Więc trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia, pa.